Dzień dobry moje kochane serduszka w kolejnym filmie. Witam Was bardzo serdecznie. Właśnie kończę swoją poranną pielęgnację i tak mówię, usiądę, odpalę, nagram sobie do Was filmik z takim bardzo ważnym komunikatem, moje kochane serduszka, że dzisiaj o godzinie 20 na moim i mojego narzeczonego kanale będzie live na żywo, nasz z obydwóch będzie na tym live'ie i tutaj na pewno bardzo dużo z Was będzie miało jakieś pytania do Artura czy też do mnie, to jak najbardziej serdecznie Was na tego live'a zapraszamy dzisiaj o 20. Link będziecie mieli podlinkowany tutaj niżej w komentarzu z kanałem naszym oczywiście i o 20 tam będzie zrobiony live. Powiem Wam szczerze, że Artur od razu sam powiedział, żeby zrobić jakiegoś live'a na żywo i tak dalej, także no już Arturo już jest gotowy do nagrywania filmów. Tak, Arturo już jest gotowy do nagrywania filmów, zdecydowanie, także to jest cud, bajeczka, rewelacja, temat nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, po prostu jest to cud, bajka, rewelka, tylko szukam teraz, poczekajcie, SPF-u, bo sobie filtr będę nakładał. I wiecie co, ja kończę ten filtr z Basic Lab, ja Wam mówiłem, że ja nie wiem, co się z nim stało, ale ostatnia partia tego SPF-u to dla mnie jest po prostu jedna wielka masakra. I jeżeli on mi się dzisiaj zroluje, to się wścieknę, ale mam nadzieję, że się nie zroluje dzisiaj. Także mówię sobie, nagram przy okazji taką moją końcówkę porannej pielęgnacji i od razu Was zaproszę na tego live'a, żebyście nas bliżej poznali, żebyśmy mogli sobie pogadać na wszystkie tematy. Wow, on dzisiaj zaczyna wyglądać znośnie na twarzy. Pierwszy raz testuję ten SPF z Basic Lab'a z kremem Znakomidermo, z tym ceramidowym i na razie odpukać. Nie widzę nic złego, nic mi się nie roluje, nic mi się nie zbiera, ze wszystkim innym tak. Wcześniej takiego problemu nie miałem, a nowa partia, którą sobie kupiłem, to już Wam mówiłem, właśnie strasznie się bieliła tego filtra z Basic Lab'a, zastygała na taką okropną warstwę, która odpadała, takie białe farfocle i po prostu przestałem go używać, no ale wydałem 150 zł, jakoś go muszę zużyć, tak? No i dzisiaj nałożyłem go sobie na krem z Znakomidermo i ja nie widzę żadnych farfocli. Fajnie się wszystko połączyło. No no, ale zobaczymy, czy nie będzie mi przysuszał skórę po kilku godzinach. Bo ta nowa, właśnie to nowe opakowanie, co mi przyszło, zaczęło mi skórę przesłuszać, choć nigdy, choć sprawdziłem skład i nic w składzie Basic Lab nie zmieniało i poprzednie opakowania były ok, to coś mi się strasznie nie sprawdzało, ale teraz no zaczyna mi się to sprawdzać. 5 minut mam ten produkt na buzi, na kremie Znakomidermo i nic się złego, no Wam powiem szczerze, nie dzieje, także jestem pozytywnie zaskoczony. Także moje serduszka, przepraszam tak w sumie, że nagrałem końcówkę pielęgnacji, ale naprawdę przy samej końcówce pielęgnacji tak sobie mówię, a odpalę kamerę i nagram. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie dzisiaj o 20 na nasz drugi kanał, na live'a. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie sobie śmiało je przygotować na spokojnie. My sobie zrobimy tutaj coś do picia i też stworzymy taką domową atmosferę i ten live będzie po prostu taki ludzki, normalny, na spokojnie. Będziemy mogli sobie pogadać na każde tematy, także serdecznie Was zapraszamy na live'a o 20 na kanale poniżej i oczywiście zachęcamy Was również do subskrypcji kanału, abyście otrzymywali na bieżąco powiadomienia związane z tym kanałem czy też z tamtym. Także tak na dzisiaj odezwę się na chwilę, mówię moje kochane serduszka. Może dzisiaj wjedzie jeszcze na kanał jakiś filmik z polecejkami, ale muszę go obrobić. Także jak się wyrobię go z jego obrobieniem, to on wjedzie, jeżeli nie, to wjedzie on jutro. Ale w każdym bądź razie przekaz tego odcinka miał być taki, że serdecznie o 20 Was zapraszamy na live na drugim kanale. Także dziękujemy Wam za przemiłe komentarze, za to, że jesteście. Buziaczki wielkie, do następnego. Hej.